Dobra, więc jeżeli oglądaliście poprzedni filmik, znaczy poprzedni, nie wiem kiedy ja to wrzucę, to mówiłem o czymś takim, że chciałem nagrać grę Sonic EXE Final Escape. Bardzo mi się podobała, ale nie nagrał mi się mikrofon. Więc to jest właśnie ta gra i od razu mówię, że jeżeli jesteście tutaj dla moich o mój Boże, naprawdę, co tu się stało? To ja już tą grę całą znam. To nie znaczy, że nie będę jakoś reagował na to, co się dzieje, ale po prostu już ją znam, bo w nią grałem niedawno, ale była tak dobra, że ja muszę ją wam pokazać, nawet choćbym miał ją drugi raz przechodzić. Więc pierwsza dziwna rzecz, ta gra ma achievementy na Game Jolcie. Chwila, ja zobaczę, jakie ona ma achievement. Może to jest ten pomysł, może ten odcinek będzie zrobienie achievementów. Nie Steam, Game Jolt. O, to jest ta gra, której tyle szukałem, że wyzywała, że ma checkpointy. Dobra. Jakie są achievementy? Nie umiem tego znaleźć. Dobra, więc je znalazłem, jakie są achievementy, więc po prostu przejdźmy tą grę. Dobra, więc ogólnie... What the fuck? Ej, nie pamiętałem tego! Wchodzę do pokoju, a tam gruby Sonic. Oryginalny fangame od FZU23 z pomocą Tukan. Paul the Dark Fox prezentuje. Tak, bo to jest remake. Ten banger, w którym mi się tak podoba. O, oczywiście zaznaczam 30 żyć, bo to ja. Mi są potrzebne 30 żyć. Mi są potrzebne 30 życia, tak powinienem powiedzieć. Nie umiem mówić. Ale to już wiecie. Więc Sonic EXE Final Escape. Sonic EXE Finalna Ucieczka. Nie spodziewacie się, o czym jest ta gra. Nie spodziewacie się. Dobra, pierwszy poziom. Standardowy Sonic. Sonic 1. Sonic Greenfield Zone. To prawda jest Sonic z Sonica 3 w Sonicu 1, ale to jest mały szczegół. Nie zwracamy na niego uwagi. I tutaj na końcu tego poziomu, no dokładnie, nielegalna instrukcja niech będzie, chociaż nie jestem pewien, czy to się tak tłumaczy. Poczekaj sekundkę, twoje urządzenie wykryło zniszczone pliki w magazynie gry. Wygląda na to, że używasz zhakowanej wersji Sonic the Hedgehog. Proszę, zamknij grę natychmiast i zdobądź oryginalną kopię. Jeśli myślisz, że to jest błąd, sprawdź instrukcję po informację. Hell yeah! Nie wiem, czemu to tak przeczytałem, ale... Czemu nadal tu jesteś? Nie powinno cię tu już być. Zamknij grę teraz. Nadal chcesz grać, prawda? Dobrze więc, ale pamiętaj, że ostrzegałem. Nawet nie wiem, czy mój mikrofon to wyłapie znowu. Ogólnie to śmieszną rzecz... No, zagrajmy. Haha. Śmieszną rzecz zrobiłem w oryginalnym nagraniu, bo jak on powiedział, żebym zamknął grę, to naprawdę kliknąłem Alt F4 i nic się nie stało. Musiałem po prostu jeszcze raz przechodzić, więc przechodziłem ten poziom już 3 razy. Tak, tutaj są takie ułatwienia, jakby, że Tails może anulować klikając X. Anulować lot klikając X. Tails może anulować. Metal Sonic ma speed boost. Wszystkie postacie mogą uderzyć Exe i stanować poza Eggmanem. Więc to jest bardzo fajna mechanika, która bardzo mi się podoba, bo może się wydawać OP, ale przez to ta gra jest po prostu trudna do przejścia, a nie niemożliwa do przejścia. No poza Eggmanem, bo to jest trochę logiczne, ale Eggman jest z tego, co pamiętam, pierwszym jakby chapterem. Więc to nie będzie problem. W ogóle nie... To mnie zastanawiało, bo jest no way. A więc jesteśmy. Twoja ostatnia gra już się zaczyna. Tak dużo dusz do zabawy, a tak mało czasu nam zostało. Ostrzegam cię, to wyzwanie nie będzie dla ciebie łatwe. Niech gra się zacznie. Jedyna rzecz, która mi przeszkadza w tej grze, to że za każdym razem jak się przegra, to jest cutscenka. Ale przebolę. Okej, okay, więc to jest gra typu Rage Game, ale to jest najbardziej zbalansowany Rage Game. Znaczy, to nie jest Rage Game, ale
najbardziej zbalansowany ten typ gameplayu w Sonicu X, jaki widziałem, bo jest naprawdę fajny i zrozumiały ten poziom. Nie, okej, to już moja wina. To totalnie moja wina. Jeszcze leci do mnie. Nie można tego skipnąć, a to... Gdyby to się dało skipować, to byłby najlepszy... No, najlepszy może nie, ale... Jeden na pewno z lepszych fangame'ów. Dobra. Kolejna próba. Chapter Eggman na ogólnie nie jest trudny, ale jestem głupi i przeskakuję przez te trampoliny zamiast na nie. No cholera! Co ja robię? Dobra, tu jeszcze będą jedne kolce. Teraz... O nie, jeszcze jedne, dobra. Teraz trampolina, na spokojnie. Trampolina. Spokojnie, Eggman, przeżyjemy to. Ale nie przeskakuj mi trampolin i będzie git. Okej. O, okej. Udało się. Teraz Knuckles. Knucklesa chyba za pierwszym razem przeszedłem, ale nie pamiętam. Okej, tu się leci. O, nie, dobra. Idealnie. Dobra. Jak widzicie, to jest tak fajne. Jakieś power-upy są. Chaptery nie są długie, więc z checkpointami. Gdybym teraz zginął, to bym zaczynał po prostu od... Nie zaczynałbym. Nie pamiętam już, jak były te checkpointy rozstawione. O, udało się. A, i to jest teraz nawiązanie do tego spotkania z oryginalnego Sonica X. I to mi się podoba, że ten Sonic jest coraz bardziej powalony. Okej. No, jakby nie mogło się skończyć inaczej. I tu jest chyba checkpoint, jak dobrze pamiętam. Nie idzie ci źle. Ale to jest tylko początek. O, to jest czas na moją ulubioną część. Gonienie Tailsa. To będzie tak zabawne. No, to jest zawsze tak zabawne, Sonic. Ale twoje wyzwanie będzie teraz jeszcze trudniejsze. Przygotuj się. I tutaj pamiętam, że to jest chyba najcięższe, co jest. Ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba balans tego fangame'u, bo nigdy się nie czułem, jakby był jakoś chamsko trudny. No, to absolutnie była moja wina. Tak jak mówię, tylko te cutscenki dajcie mi skipować i ja tą grę będę przechodził 50 razy. Tutaj by jeszcze lepiej mi szło, gdybym wiedział, w którym momencie mam podlatywać. To bym nawet się o ściany nie obijał. Ale... Okej, dobra, żyję. Dobra. Bardzo dobrze mi idzie, bo ja z tego co pamiętam, to w tym momencie już się musiałem zatrzymywać i czekać za Sonikiem, żeby go zastanować. Okej, teraz już za nim poczekam. Cześć. No i w ten sposób mogę go stanować, więc to się wydaje trochę OP, ale... Gra jest naprawdę wokół tego zbalansowana, że... O nie, no jestem głupi, to już był koniec. Bawi mnie, jak ten Sonic nadal po mnie leci, jak ja spadnę. Na razie chyba zginąłem tylko przez... Nie zginąłem ani razu przez Sonica. Ogólnie co do tego, że... Twórca uważa, że ta gra jest... bardzo dobrze zbalansowana, bez checkpointów, to muszę zauważyć jedną rzecz, że tak jak mówiłem kiedyś, twórca już grał kilka razy w tą grę, więc wie, jak to się dzieje, a gracz, który nie ma o niej pojęcia, nie ma pojęcia, czego się spodziewać i żeby się nauczyć na przykład tej sekcji Tailsa, by musiał marnować te 5 minut na pokonanie najpierw sekcji Knucklesa i Eggmana, więc to jest właśnie ból związany z tym balansowaniem takich gier i mi się wydaje, że checkpointy to jest bardzo dobry sposób. Tutaj przesuwałem ten... Ja nie. Co ja zrobiłem? W oryginalnym nagraniu ja zacząłem przesuwać ten zielony kwadracik z Labyrinth Zone. Tylko żeby się okazało, że on nic nie robi. I tak manewrowałem między tym Sonikiem, go stanowałem i to popychałem, ale to oczywiście nic nie dało, bo to nie było potrzebne. No jak widzicie, ja to przeszedłem już, a nadal ginę kilka razy na tym samym chapterze, więc... Trochę to by irytujące było z jednym życiem.
Nie to chciałem zrobić, ale to jest pierwsza śmierć od Sonika. Toż mi się wydaje, że idzie mi jeszcze gorzej niż jak grałem za pierwszym razem. Dobra, musiałem być chwilę wyciszony, ale udało się przejść i już się odciszyłem, więc chyba będzie git. Mam nadzieję, że znowu mikrofon nie popsuje, ale ta scena mi się podoba, bo widzicie, to się tu dzieje, taki... Nie wiem nawet, co ja właśnie zrobiłem za dźwięk. Skakuje error i to wygląda w ogóle jakby miało skraszować i już w ogóle koniec, kaplica. Ale oczywiście okej. I mamy to. Mamy... nie wiem jak przetłumaczyć sali, jeszcze żeby było śmiesznie. Salia? Nie, nie będzie zabawnie. No to sali exe. Standardzik, no nie? O nie. Tails, uciekaj, bo to cię zmiażdży. Nie. Taki smutny koniec naszego jeża. Lisa. Dalej, możemy już... to zakończyć. Ale nagle BOOM! Metal Sonic! O nie, ja już to byłem załamany, bo ostatni raz jak była walka Sonic kontra Metal Sonic, to ja znienawidziłem cały fangame. Ale na szczęście tutaj jest aż za łatwa, tak szczerze, bo jakby na tym polega cała. Jeszcze jak się zna timing, to można go idealnie timować, jak mu się skończy ta nieśmiertelność. No, ogólnie. I to już jest przedostatni chapter. Teraz tylko ostatni zostanie. Bo nie pamiętam, koło był ostatni chapter. A to nadal Metal Sonic. A, Sonic będzie, no tak, bo jak... ta scena mi się też podoba, bo jest jakby rozdzielony teraz Sonic i Sonic Exe. I teraz trzeba spieprzać, żeby nie powiedzieć brzydko. Okej, ja nie pamiętam tego poziomu, ale pamiętam, że to było najtrudniejsze, co było w tej grze. Okej, poczekam za nim. Żeby go... Dobra. Okej, tu jest ten bumper. A, ja pamiętam. O, właśnie, w ten moment. W tym momencie najwięcej spadałem. I to jest najgorsza rzecz w tej grze. Przed najtrudniejszym chapterem checkpoint jest w takim miejscu, gdzie muszę teraz przeczekać to i potem jeszcze tą bezsensowną walkę z Metal Sonikiem zrobić. Więc poczekamy sobie chwilkę. I to jest ostatni hit. Ponownie lecimy, rozdzielamy Soników. Nie bijcie się, panowie. I teraz tak. Tu będzie... Nie, tu nie będzie skok. Okej, trafiłem. Tutaj będzie skok. Nie czekam za nim jednak, bo on w miarę daleko jest. Tutaj będzie ten bumper pinballowy. Jeszcze nie, okej. Teraz na spokojnie, bo ja nadal nie wiem jak dokładnie to działa. Okej, już jednak to działa. Spoko. Pętla. Dobra, idzie git, idzie git. Proszę, niech to będzie ta próba. Nie, no sobie, okej, żyje, 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 żyje. Nie! Okej. Trafiłem. Sonik zasadnie. Dobra, nie, bo on mnie stresuje. O nie, czemu ja podskoczyłem? Chyba te kolce w tle mnie przestraszyły. Dobra, czy to koniec? Oh! Sonic got through. Hell yeah. Dobra, więc to było Sonic EXE Final Escape. Bardzo mi się podobał ten fangame. I nawet nie narzekam, że musiałem go przechodzić drugi raz, bo to było tak fun. Dobrze zrobione. Zaimponowałeś mi swoimi umiejętnościami. Udało ci się uratować wszystkich, ale nie na długo. Powrócę pewnego dnia. I nie będziesz przygotowany na to, co nadchodzi. Do zobaczenia, mój przyjacielu.
Pa. Nasza gra jest skończona. Na razie. Gamer over. Gamer over. A więc to było Sonic X Final Escape. Bardzo lubię ten fangame. Bardzo mi się podobają te poziomy. Więc... no, wszystko to, co miałem powiedzieć, już o nim powiedziałem. Silnik Genesis Sonic Worlds, no i... naprawdę mi się to podobało. Nie wiem, co wam powiedzieć więcej. O właśnie, bazowany na Final Escape FNF Song by Suster. Więc... czy to jest po prostu jakaś piosenka do FNF, czy to jest jakiś mod? Bo nie jestem pewien. Niektóre sprite z Sonic EX i Remastered / Forever, tak właśnie to też poznałem, że to z jakiegoś fangame'u były wzięte te animacje, bo je poznałem, nie pamiętałem z czego, ale je poznałem, więc Sonic EX i Final Escape Rework, bardzo fajne, bardzo mi się podobało, mówię to chyba 10 raz, ale peak. Tak powinien wyglądać boss fight na końcu Nightmare Beginning i bym był w 100% szczęśliwy z tą grą. A więc do zobaczenia. Hejo.